Pana prosimy o pierwszy wykład. Serdecznie Was witam, mnie wszystkich i bardzo się cieszę, że mogłem tutaj do Was przyjechać, że zaprosiliście mnie, abyśmy mogli razem rozbierać słowa z Biblii. Pierwszy wykład będzie bardziej taki doktrynalny, trochę dotyczący tej rozmowy, która była przed naszym tutaj zebraniem, wykładem, odnosząca się do różnych proroctw biblijnych. A zanim zacznę, to chciałbym również przekazać pozdrowienia przede wszystkim od zboru i od braci, którzy zgromadzają się w zborze w Bydgoszczy. Oni wszystkich Was pozdrawiają serdecznie, jak i również od mojej żony. Proszę również o nas. Dziękuję bardzo. Będę pamiętał na pewno. Tak, więc chciałbym rozpocząć od takich kilku wersetów biblijnych. Na wstępie chciałbym powiedzieć, akurat mnie bardzo interesuje ten temat i ostatnie 3 lata mojego życia poświęciłem na zgłębianie tych rzeczy odnośnie proroctw biblijnych. Więc niektórzy chrześcijanie, niektórzy nawet bracia mówią, że no, zgłębianie się w takich doktrynalnych, proroczych rzeczach jest niepotrzebne dla chrześcijańskiego rozwoju. Ja osobiście się nie zgadzam z tą opinią, ale oczywiście każdy ma prawo do swojej opinii. Dlaczego ja się nie zgadzam? No, dlatego się nie zgadzam, ponieważ Stary Testament, można nawet stwierdzić, że w całości to są proroctwa. Dlatego, że wszystkie księgi prorockie, czyli proroków, to są proroctwa. Księgi historyczne są proroctwami obrazowymi tak zwanymi, czyli typami, czyli to są też proroctwa na wiek Ewangelii i na wiek tysiąclecia. I większość Nowego Testamentu również, ponieważ Brother Johnson tłumaczy, że Ewangelie również mają tak jakby dwa wymiary, czyli taki bardziej etyczny, historyczny, jak i również jako obraz, jako coś, co pokazuje na przyszłość. Ani kreska, ani jota. Tak. I Księga Objawienia to jest księga typowo symboliczna, ale również prorocza, która pokazuje pewne rzeczy na przyszłość. Więc dlatego mówię, że nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że to jest niepotrzebne, bo gdyby było niepotrzebne, to by Bóg nie umieścił tego w Biblii, tak? Więc uważam, że w ogóle ruch badacki, który rozpoczął Pan przez brata Russella i później brat Johnson, epifaniczny, większość nauk było pisanych o naukach proroczych, o wypełnianiu proroctw, chronologii i tak dalej. Więc ja osobiście jestem zwolennikiem tego, aby się nad tym zastanawiać. Zresztą mamy tutaj tekst naszego Pana, Mateusza 16:3, tak? Gdzie nasz Pan rozmawiał z faryzeuszami. No i również zarzucił faryzeuszom, że oni po prostu nie rozpoznali czasu. Dlaczego? Dlatego, że nie badali proroctw właściwie. A więc 16:3 sobie odczytamy, bo tutaj mam w skrócie napisany. Wyświetlone jest w skrócie. 16:3. A rano dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie. No i faktycznie oni nie rozpoznali, tak? Żydzi oczekiwali na Mesjasza, na Wyzwoliciela. I kiedy ten Mesjasz przyszedł, ten Wyzwoliciel przyszedł, no to oni go nie rozpoznali. Dlaczego? Dlatego, że niewłaściwie badali proroctwa i nie zrozumieli tego. Następny tekst to jest Daniela, Daniel 12:10. Tam mamy napisane takie słowa. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Tak? Czyli wierni, ci, którzy poświęceni Bogu, ci, którzy będą badać te sprawy, będą mieli takie
Poznanie. No i taki dosyć też ważny tekst, który może rzadko jest przytaczany i używany. Przypowieści Salomona 29:18 mówi, gdy proroctwo ustaje, czyli gdy nie ma zrozumienia proroctw, gdy nie ma zrozumienia planu Bożego, lud bywa rozproszony. Ale kto strzeże zakonu, błogosławiony jest. Czyli to jest ostrzeżenie nawet takie, to nie są moje słowa. Gdy proroctwo ustaje, gdy nie ma zrozumienia proroctw, lud jest rozproszony, albo w innym tłumaczeniu jest napisane, że lud ginie. To tyle na wstępie. O, teraz wyłączyłem, ale nie to, co trzeba. Wykład będzie z prezentacją. Tytuł tego wykładu, znaczenie proroczych wyrażeń i dat. Może trochę taki dziwny, no trudno mi było tu określić ten wykład. W każdym razie będziemy się zastanawiać, żeby określić, żeby zrozumieć dobrze wypełnienie proroctw, to pierw musimy zrozumieć znaczenie pewnych takich proroczych wyrażeń, które mamy w Biblii. I za chwilę tutaj będę pokazywał, o co chodzi. Oczywiście na każdy z tych takich slajdów, czy to można by wykład powiedzieć, będziemy tylko w skrócie sobie tutaj mówić odnośnie tych rzeczy. Jest takie wyrażenie w Księdze Daniela, czas końca, czasy końca, albo dzień przygotowania. To wyrażenie, czy dzień przygotowania, czy czas końca, to jest ten sam okres czasu. I on jest opisany w Księdze Daniela 12, od 8 do 9. Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem. Powiedziałem więc, Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego? On zaś odpowiedział, idź Danielu, bo słowa zostały zakryte i obłożone pieczęciami aż do czasu końca. Czyli, że kiedyś będą zrozumiane te proroctwa, tak? One były niezrozumiane do pewnego czasu i nawet przez Daniela. Bóg przez Daniela objawił pewne proroctwa, natomiast sam Daniel nie rozumiał tego. No i Pan powiedział Danielowi, że te proroctwa będą zrozumiane właśnie, obłożone pieczęciami, tylko, czyli niezrozumiałe, aż do czasu końca. Więc pastor Russer określał ten okres czasu na 115 lat. No i początkiem, później będziemy mówić o tej dacie, początkiem jakby tego czasu końca, to jest rok 1799. Też bardzo ważna data w historii ludzkości. No i tam się ogólnie kończy 1260 dni Daniela, będziemy o tym mówić. Teraz nie będę się rozwodził. No i brat Russell ogólnie myślał, że ten okres czasu zakończy się w 1914 roku. Takie miał spodziewanie, ponieważ brat Russell myślał, że 1914 rok będzie tym przełomem. Nie tylko jako tutaj, że Kościół już będzie uwielbiony w tym roku, ale również, że Królestwo się rozpocznie krótko po tej dacie. Więc on uważał, że 14 rok jest kluczową datą tutaj. Później się z tego wycofywał, bo wiedział, że po prostu nie jest to możliwe, że 14 rok będzie tą datą końcową jakby tutaj końca tego świata. Dlatego to określił. Pastor Johnson wypowiedział się, że czas końca to jest od 1799 roku do rozpoczęcia nowego przymierza, czyli do Królestwa. Czyli żyjemy w dalszym ciągu w tym czasie, które się określa czas końca, czy dzień przygotowania. Tak, ja uznaję tą myśl brata Johnsona, że faktycznie to nie jest granicą ten 1914, ale że cały czas jeszcze trwa ten okres czasu końca. Aż do Królestwa. Dobrze, to możemy tutaj pójść dalej. Teraz sobie pomówimy o antychryście lub człowiek grzechu. Więc druga księga Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan 2:3. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, albowiem nie przyjdzie on dzień, aby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia. Więc były różne myśli na temat kto czy co jest tym antychrystem. Ogólnie w chrześcijaństwie czeka się na jednostkę, tak? Że przyjdzie ktoś taki,
którego się który będzie nazwany Antychrystem i który jakby zastąpi albo odrzuci Chrystusa, będzie przeciwnikiem Chrystusa. I to dzisiaj ogólnie taki pogląd chodzi. Brat Russell nam wyjaśnił, ja się również z tym zgadzam, że Antychryst to system, pewien system religijny, który zapanował na świecie, który nie jest jakby może przeciwnikiem Chrystusa, tak w pewnym sensie tego znaczeniu, bo Antychryst to może być ten, który jest przeciwnikiem Chrystusa albo zamiast Chrystusa. I tutaj bardziej by pasowało to określenie zamiast, tak? Czyli w miejsce Chrystusa, tak, i tak nie, bardzo wielu papieży określało się jako tych następców Chrystusa, czyli w miejsce Chrystusa, i stworzyli pewien system nie tylko rządów religijnych, ale również połączonych z władzą świecką. To też później sobie trochę o tym pomówimy. Paweł, bo są też różne określenia na antychryst. A jeszcze jedna ważna myśl, że antychryst albo człowiek grzechu to jest rodzaj męski, czyli głowa Kościoła. Tak jak nasz Pan jest głową Kościoła, tego prawdziwego, niewidzialnego, tak samo i papież uważał się za głowę Kościoła, do dzisiaj się uważa zresztą za głowę Kościoła. No i w ogóle cały system papieski jest tą głową, nie tylko sam papież, ale ten system papieski nad Kościołem, ponieważ tu jest też, trzeba odróżnić system papieski od Kościoła. To są dwie różne rzeczy, tak? Czyli jakby ta głowa uzurpatorem jest tego Kościoła. Uzurpuje sobie władzę nad Kościołem. Tak, nasz Pan jest oczywiście głową tę właściwą prawdziwego Kościoła. Czyli tutaj takie zastępstwo, tak? No i apostoł Paweł oraz apostoł Jan używają takich określeń jak niezbożnik, człowiek grzechu, tajemnica nieprawości, antychryst, syn zatracenia. To wszystko są te określenia jako bliskoznaczne, tak? Albo synonimy, tak to byśmy mogli określić. Natomiast prorok Daniel tę samą postać nazywa obrzydliwością spustoszenia. Co niektórzy rozumieją, że obrzydliwość spustoszenia to jest msza. To nie jest msza. Obrzydliwość spustoszenia to jest właśnie określenie na antychrysta lub na ten system papieski, system władzy papieskiej. To jest obrzydliwość spustoszenia. Później to może jeszcze, jak zdążymy, powiemy coś na ten temat. I to jest opisane w księdze Daniela 11:31 oraz 12:11. Nasz Pan również używa tego określenia w księdze Mateusza 24:15. Również nazywa to obrzydliwością spustoszenia opowiedzianą przez Daniela proroka. Czyli również potwierdza nasz Pan, że to określenie jest właściwe, tak? To, które użył Daniel. Albo objawienie tutaj określa jako bestie. Są różne bestie, tak? W objawieniu. W 13 rozdziale jest mowa o bestiach, w 17 rozdziale, w 12 rozdziale. No i niektóre z tych bestii właśnie pokazują również ten system papieski. Szczególnie 17 rozdział, no i na początku 13 również, tak mniej więcej do połowy rozdziału 13 objawienia, również jest opisana bestia ta, która wyobraża antychrysta. Następne wyrażenie, takie prorocze, które spotkamy w Biblii, to jest wszetecznica, tak? I wszetecznica to jest ona, kobieta, rodzaj żeński, czyli tutaj wszetecznica pokazuje Kościół. Tak jak antychryst, czy ta obrzydliwość spustoszenia pokazuje głowę tego Kościoła, mężczyzna, to wszetecznica pokazuje Kościół, bez tej głowy. Odstęp czy Kościół nominalny? Objawienie 17 rozdział od pierwszego wersetu mówi tak. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu ubijali się mieszkańcy ziemi. I oczywiście każdy badacz Biblii ma w umyśle to, że to nie są słowa, że to wino to nie jest literalne wino, że ten nierząd to nie jest literalny nierząd, że ta wszetecznica to też nie jest literalna wszetecznica, ale że to są wszystko symbole, tak?
Tak jak mówiliśmy, najważniejsze w tym wszystkim tutaj dla nas w tej chwili jest przydecznica, czyli ta przydecznica przedstawia Kościół, odstępczy Kościół nominalny, który uprawiał mierząc z królami ziemi. Czyli jak powstał Kościół nominalny i system papieski? Przez ten sposób, że mierząc uprawiali, czyli wchodzili w układ z rządami tego świata. To jest przedstawione jako nierząd i w tym momencie staje się to organizacją, sektą, taki zbór, który wchodzi właśnie w układ z państwem. Na dzisiaj te religie, które wchodzą w pewne układy z państwem, również pokazane są jako te, które wchodzą w nierząd, które uprawiają nierząd. No taka jest prawda, po prostu. To nie są moje myśli, to są myśli biblijne, myśli z literatury. Więc każdy układ zawarty z państwem, z jakąś religią, kościołem czy zborem, to jest uprawianie nierządu. I tak powstał odstępczy kościół nominalny właśnie. Zaczynając od małych kroczków, wchodzili w pewne układy, żeby sobie ulżyć, no bo były prześladowania, tak, szczególnie za Dioklecjana cesarza i Nerona. No a z Konstantynem się dogadali i weszli w pewien układ i od tego czasu, jakbyśmy mogli powiedzieć, powstał ten nierząd pomiędzy władzą świecką i religijną. Teraz powiem tak, żeby dobrze zrozumieć w ogóle proroctwa i wypełnianie się proroctw, to przede wszystkim musimy badać Księgę Daniela, Księgi Królewskie, czyli to są księgi prorocze, ale to są proroctwa tak zwane obrazowe, czyli pokazują coś przez obraz. Tam jest obraz historyczny i przez te typiczne obrazy pokazuje tam coś Bóg nam na przyszłość. Tak? I Księgę Objawienia, te trzy księgi. Księga Daniela, Księgi Królewskie i Księga Objawienia. Kiedy będziemy razem badać je, to będziemy mogli w stanie lepiej zrozumieć w ogóle, o co chodzi w proroctwach biblijnych. One siebie nawzajem jakby uzupełniają. Bo Księga Daniela pokazuje jakby w takim ogólny sposób proroctwa, natomiast Księgi Królewskie bardzo szczegółowo pokazują pewne wydarzenia wieku Ewangelii i czasu końca. No i Księga Objawienia również z innego punktu widzenia, przede wszystkim czasowe wypełnienia pewnych spraw, to Księga Objawienia znowu pokazuje bardziej tutaj chronologiczne sprawy. Tak pokrótce może sobie tutaj powiedzmy, że w Księgach Królewskich. Od czego zaczniemy, żeby w ogóle móc powiedzieć, że te księgi pokazują pewne obrazy na przyszłość? Z tego punktu widzenia, że nasz Pan sam porównał, że Eliasz to jest Kościół, tak? Kościół, który ma przyjść. Więc jeśli Eliasz pokazuje Kościół, członków Kościoła w jego Ewangelii, to jak czytamy Księgi Królewskie, to zauważymy, że Eliasz miał jednego specjalnego pomocnika swojego, tak? Elizeusza. Jeśli uznamy, że ta księga pokazuje nam pewne rzeczy i tam są pewne typy, to każda osoba tam w tej księdze królewskiej pokazuje pewne rzeczy, pewne religie, pewne rządy, pewne klasy ludu Bożego na wiek Ewangelii. I jeśli uznamy, że Eliasz to jest Kościół, a jego głównym pomocnikiem był Elizeusz, no to brat Johnson to pisze, bo pewnie sami byśmy do tego nie doszli, ale ja uznaję te nauki, że Elizeusz, to ten specjalny pomocnik na wiek Ewangelii, to było wielkie grono, tak? Utratnicy, tak zwani utratnicy koron, to byli głównym pomocnikiem Eliasza. Następnie wszyscy królowie, którzy są pokazani tam, bo też w Księgach Królewskich jest pokazane królowie Izraela, wydarzenia w Izraelu i w Judzie, bo wiemy, że ten naród był podzielony, tak? Izrael był podzielony na południową i północną część, czyli Izrael i Judę. I Izrael pokazuje Europę chrześcijańską, a Juda pokazuje Amerykę chrześcijańską. I tak samo królowie. Królowie izraelscy pokazują pewne systemy rządów, które panowały w Europie chrześcijańskiej, a królowie Judy pokazują nam pewne systemy rządów, które panowały w chrześcijańskiej Ameryce. No i na przykład król Ahab reprezentuje Europę z autokratycznymi rządami, czyli tą monarchię, tak, europejską, która była połączona z Kościołem, bo jego żoną była Izabel.
Izabel też pokazuje tą nierządnicę tutaj właśnie w Księdze Królewskiej. Tak jest w objawieniu nierządnica, to w Księdze Królewskiej jest to Izabel. To jest właśnie ta nierządnica pokazana, ten kościół odstępczy. Dlatego to była żona Achaba, dlatego reprezentuje kościół odstępczy Izabel, a Achab pokazuje tych, którzy wchodzili w kontakt właśnie z tym kościołem odstępczym, czyli rządy świeckie, ale te w monarchii pokazane, które zaczęły upadać w ucisku, czyli od 14 roku. Nabot na wiek Ewangelii, doświadczenia hugenotów w II Królewskiej 9, sfera doświadczeń ludu Bożego przed drugą fazą wojny światowej i w czasie wojny. Na przykład Ben-Hadad, tamten król pogański, różnych radykałów, Hazael, rosyjskich syndykalistów, bo też jest tutaj pokazany Izrael i te narody pogańskie. I na przykład Hazael pokazuje tą strefę tam po rewolucji rosyjską, tak? Te lewicowe wpływy, które ze wschodu były. Ahazjasz Izraela, niezależny od siebie państwa Europy. Ahazjasz był królem, synem Achaba, więc pokazuje to, co się działo po tym, jak monarchie zaczynały upadać. Jehoram to znowu był syn Ahazjasza, więc jeśli te systemy upadły, które były pokazane przez Ahazjasza, Jehoram pokazuje następną fazę rządów, jaka w Europie zapanowała, czyli sprzymierzoną Europę. Te przymierza, które powstawały, nie wiem, czy pamiętacie z historii, przed I wojną światową, Ententa, czyli Trójporozumienie i Trójprzymierze. Europa w takich dwóch przymierzach się przed wojną stowarzyszyła. I to pokazuje Jehoram. Ahazjasz z Judy, to Juda to już Ameryka, pokazuje autokratyczną Amerykę pomagającą sprzymierzonej Europie. A Jehu pokazuje konserwatywny świat pracy, czyli te związki zawodowe w zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych, które miały doprowadzić do Armagedonu, do rewolucji. Ja powiem szczerze, że to, co Brad Johnson tutaj opisał, jak sprawdziłem to z historią, bo tak próbuję to robić, to ja się zgadzam z Bradem Johnsonem, że faktycznie ma to sens, jest to poukładane i historycznie jest to do obrony. Tak? To, co Brad Johnson napisał właśnie o tych typach królewskich. Teraz mamy następnie posąg i takie bestie zwierzęta z Księgi Daniela. To jest król Nabuchodonozor. To jest opisane w Księdze Daniela, 2 rozdział 31-35. On miał sen o tym złotym posągu. Tak? No złotym, no, głowa była złota, a reszta ciała była zupełnie innych. W pierwiastkach pokazana. Natomiast Daniel miał sen o tych czterech zwierzętach. No i jak tutaj na rysunku jest pokazane, że ta głowa ze snu Nabuchodonozora, ona oznaczała to samo, co to ta pierwsza bestia ze snu Daniela. Tak samo tutaj, nie pamiętam jak to, musiałem, a głowa, ta pierś i ramiona, czyli to następne tutaj. To pokazuje następne jakby imperium, które powstało na ziemi, czyli Medo-Persję. Później biodra, tak? Biodra pokazują Grecję, a w śnie Daniela pokazane to przez tą panterę z czterema głowami. No i tutaj nogi i stopy, to jest pokazane Rzym, a w śnie Daniela jest to pokazane przez bestię, która miała 11 rogów. I każdy z tych rogów również oznacza pewien system rządu, który panował właśnie w tym Imperium Rzymskim. I teraz możemy sobie jeszcze jedno powiedzieć, że ogólnie proroctwa biblijne dotyczą Imperium Rzymskiego. Reszta świata jakby tutaj w proroctwach jest pomijana, chociaż tak jak mówiłem, tam ten Związek Radziecki jest pokazany też tam przez pewnych pogańskich królów i te pogańskie kraje. Natomiast głównie proroctwa się odnoszą do Imperium Rzymskiego. Do Imperium Rzymskiego, czyli do krajów tak zwanych teraz Europy Zachodniej, a kiedyś to się nazywało Cesarstwo Rzymskie, albo Imperium Rzymskie, albo Królestwo Rzymskie. I te proroctwa ogólnie się dotyczą właśnie do tej ostatniej bestii czwartej,
którą tutaj pokazuje, pokazany jest w Śnie Daniela. Mistyczny Babilon. Mistyczny Babilon to jest określenie właśnie całego chrześcijaństwa, czyli taki dosyć szeroki zakres pokazany jest w Babilonie, ale też musimy powiedzieć, że Babilon to było i miasto, i państwo, tak? Imperium. Czyli w tym mieście są pokazane bardziej tutaj rządy religijne, te, które były w chrześcijaństwie, natomiast jako całość to jest pokazane to zamieszanie, czyli połączenie tych rządów religijnych z kościelnictwem. I w tym jest właśnie Babilon pokazuje jakby całe chrześcijaństwo i to zamieszanie i ten nierząd uprawiany właśnie tutaj, szczególnie w Europie. To więcej nie będziemy się tutaj chyba rozwodzić, bo tam jeszcze sobie o upadku Babilonu trochę powiemy. W każdym razie no, są ważne tutaj, dlatego chciałbym zwrócić uwagę, że każdy taki obraz pokazuje jednak trochę coś innego, nie zupełnie to samo. Albo w szerszym znaczeniu jakimś, albo w węższym. Tak samo te bestie, które są pokazane w objawieniu. Każda jest troszkę inaczej opisana i każda troszkę opisuje chrześcijaństwo i Europę w inny sposób. W inny sposób i chce pokazać Bóg nam coś innego przez te obrazy. Następnie mamy takie wyrażenia w Biblii jak zupełność pogan i czasy pogan. Rzymian 11:25 mówi tak. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi. I zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. Takie wyrażenie, to jest Rzymian 11:25. Natomiast Łukasz 21:24. I polegną od ostrza miecza i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. No i nie powinniśmy mylić tych dwóch wyrażeń, bo każde z nich tutaj pokazuje coś innego. Więc zupełność pogan i czasy pogan to są dwa różne wyrażenia i one pokazują zupełnie coś innego. Czasy pogan, później też będziemy o tym trochę mówić, stanowią okres czasu 2520 lat. Zupełność pogan to jest, przepraszam, czasy pogan to jest 2520 lat. W ciągu którego pogadom Bóg dozwolił panować nad światem. Zupełność pogan natomiast odnosi się do całkowitej liczby tych, którzy mają być wybrani spośród pogan do kościoła wieku Ewangelii, który wraz z ostatkami z Izraela, to między innymi apostołowie byli, miał stanowić Kościół Chrystusowy. Naród święty lub królestwie kapłaństwo, królestwo Boga, takie są określenia biblijne, któremu wszystkie królestwa ziemi będą poddane. No i ta zupełność pogan, czyli gdzie wszystkie korony były już rozdane, wszystkie korony, już nie było ani jednej wolnej dla członków kościoła, to jest 1878 rok i w tym momencie możemy powiedzieć, że była ta zupełność pogan, tak? Z pogan, czyli nie było już ani jednej korony, już kościół jakby może nie, no tak, w 14 roku już był wybrany, ani nikt nie odpadł od 14 roku, ani nikt nie został przyjęty. I w tym momencie możemy powiedzieć, że ten, ale 78 rok znowu, bo tutaj to jest kluczowa data dla zupełności pogan, że korony były rozdane w tym roku. Czyli jeszcze odpadali i od 78 roku były przesiewania i część odpadała i te korony inni członkowie brali, tak? Poświęceni. Do 14 roku aż. Ale korony zostały rozdane w 1878 roku i tu mówimy, że to jest zupełność pogan. Teraz 328 rok. Ja to sobie tylko poszukam, przypomnę, bo akurat to mi umknęło. To jest też jedna tak, chociaż może nie prorocza, bo przynajmniej ja nie znam takiego proroctwa, które by chronologicznie pokazywało tą datę. Ale jest to ważna data, ponieważ od tej daty moglibyśmy powiedzieć, że Kościół zaczął uprawiać nierząd z królami tej ziemi. Od Konstantyna, tak? Cesarz Konstantyn.
Chociaż niektórzy katolicy mówią, że od tego czasu jakby Kościół panuje, to niezupełnie to jest prawda, ponieważ cesarz Konstantyn, pomimo że przeszedł na chrześcijaństwo i uznał chrześcijaństwo jako religię prawdziwą, to jednak niezupełnie on jeszcze rozumiał w ogóle, czym są nauki Chrystusa. A po drugie, on nie pozwolił rządzić tym biskupom, tylko w zasadzie on nawet ustanawiał nie synody, tylko jak to się mówi, to jest sobory, tak. Pierwszy sobór, który to Konstantyn ustanowił, nie biskup, więc on jakby rozdawał karty, tak byśmy mogli powiedzieć, tak. Czyli to był taki jakby początek, no trochę ulżyło chrześcijanom, to prawda, w tym czasie, ponieważ te prześladowania ustały, natomiast moim zdaniem jednak to nie był dobry krok, żeby biskupi i w ogóle zbory i kościoły wchodziły właśnie w układy z cesarzem. A tak było. No i to jest taka jakby pozorny początek, powiedzmy, nastawienia kościoła w stosunku do władz świeckich. Rok 328. Pierwszy cesarz, który przeszedł na religię chrześcijańską. Niektórzy podają 325. No, może tak. To zawsze tam historycy różnie podchodzą do tego. Tutaj mówię, to nie jest jakaś data prorocza z Biblii, historyczna taka bardziej. Jeśli ktoś uważa, że 325, nie będę się kłócił. Może być. Ponieważ nie jest, mówię, to wyliczone jakoś tam chronologicznie, biblijnie, tak? Tylko jako taki fakt historyczny. No i następna, to już jest data, jakby można powiedzieć, prorocza, pokazana w Biblii przez proroctwo Daniela, rok 539. Bardzo ważna data. Mówiliśmy o tym, no, o tej obrzydliwości spustoszenia. No i właśnie 539 rok naszej ery to jest postawienie obrzydliwości spustoszenia, o czym mówił Daniel. Czyli, że Kościół, papiestwo w pewnym sensie od tego roku otrzymało władzę świecką nad Rzymem i nad pewnymi terytoriami wokół Rzymu. W tamtym czasie, krótko przed przed 539 roku, panowali w Rzymie Ostrogoci. Ostrogoci to byli, tak jak nazwa mówi, Goci, czyli bardziej takie germański naród, ale oni niezupełnie się z papieżem zgadzali. Dlaczego? Dlatego, że byli Arianami. Oni nie wierzyli w Trójcę. Trójca była i jest jedna z głównych nauk Kościoła katolickiego, nie tylko katolickiego, ponieważ chyba wszystkie córki tego kościoła, czyli te kościoły protestanckie, również uznają tą doktrynę jako kluczową doktrynę. Jeśli ktoś nie wierzy w Trójcę, to nie jest chrześcijaninem, nie wiem, czy wiecie. Tak, to jest kluczowa doktryna. My nie możemy, nawet gdybyśmy chcieli, nie możemy do ekumenii przystąpić, ponieważ byśmy musieli uznać naukę o Trójcy. To jest kluczowa nauka. No i dla Kościoła również to była kluczowa nauka, Trójca. Od początku, od pierwszego soboru już były te zmiany w kierunku Trójcy. No i Ostrogoci byli Arianami, więc papieżowi ani nie dali władzy, ani nie dali porządzić, ani nie zgadzali się z nim w pewnych doktrynach i tak dalej. Natomiast Justynian, cesarz, który mieszkał w Konstantynopolu, ponieważ też Rzym był podzielony na zachodni i wschodni, i cesarz Justynian, tam gdzie jest Istanbul teraz, tak? To jest Konstantynopol, to było centrum chrześcijaństwa przez długi okres czasu. I papież poprosił cesarza Justyniana, aby pomógł wyzwolić Rzym spod władzy właśnie tych Arian Ostrogotów. No i Justynian w 533 roku, krótko przed, uznał papieża jako głównego zwierzchnika nad kościołami wszystkimi, tak zwany kodeks Justyniana, dał takie prawo, więc papież to wykorzystał, poprosił Justyniana, aby wyzwolił Rzym spod... No, oni mówili, że to barbarzyńcy byli Ostrogoci, tak? Pomimo, że chrześcijanie, ale nie wierzyli w Trójcę, barbarzyńcy. No i Justynian się zgodził, wysłał swojego generała Belizariusza. I Belizariusz w 539 roku wkroczył do Rzymu, wyparł Ostrogotów i przekazał
władzę świecką nad Rzymem i nad terenami wkoło Rzymu papieżowi. I od tego czasu, faktycznie to jest potwierdzona, sprawdzałem, potwierdzona historycznie data, że właśnie Belizariusz w 539 roku wkroczył do Rzymu, oddał władzę świecką papieżowi. Czyli ten mały róg, który jest pokazany w tym małym rogu w bestii Daniela, w księgi Daniela, w tym momencie już był widoczny, jako ten mały róg, 539 rok. Chociaż w pełni władzy jeszcze nad Europą nie miał, tylko nad takim małym terytorium i nie była to stała władza, ponieważ później tam jeszcze Longobardowie nacierali, no i Justynian też miał pewien wpływ na niego, więc nie była to taka władza, jak miał później, ale ten mały róg już się uwidocznił właśnie w 539 roku. No i teraz przeczytamy sobie Daniela 7 rozdział, 25 werset. 10 zaś rogów z tego królestwa powstanie 10 królów, po nim zaś nikt zaś inny powstanie odmienny od poprzednich i obali trzech królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i prawa, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. I to jak obliczymy, ponieważ tutaj ten czas to jest jeden rok, jak policzymy czas, czyli 360 dni, 360 lat plus 360 lat i pół czasu, to wychodzi nam 1260 dni, czyli 1260 lat. I kiedy dodamy do 539 roku 1260 lat, to nam wychodzi data 1799 rok. Natomiast Daniel 12, rozdział 11, werset mówi o innych dniach, od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Błogosławiony ten, który wytrwa i dożyje do 1335 dni. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu u kresu dni. No i teraz 1290 dni, to kiedy dodamy do 539, pokazuje nam datę 1829 rok. Natomiast 1335 dni, kiedy dodamy do 539, pokazuje nam 1874 rok. No, może ktoś powie, że to taki przypadek. Dla mnie to nie jest przypadek, tak? To są daty prorocze, o których mówi Biblia. I brat Miller rozumiał wiele z proroctwa Daniela, natomiast nie liczył zawsze od 539 roku. I dlatego nie wyszedł mu rok 1874, ale 1844, o ile pamiętam. Dlatego on wierzył, że Chrystus przyjdzie w 1844 roku. Mało tego, to jeszcze wierzył, że niewidzialnie, tak? My wierzymy, że widzialnie przyjdzie. No i nie doczekał się tego. Ale tak czytałem, że pod koniec swojego życia uznał swoją pomyłkę i przyjął, że być może 1874 rok będzie tą właściwą datą. No, wielu było zawiedzionych. Tak, był ten zawód, ale z tego zawodu jedno dobro wyszło, tak? Zawsze z podziałów takiego, że ci, którzy byli wytrwali i wierni, to znaleźli się w ruchu parozyjnym, który Pan założył przez brata Ancela. Dużo adwentystów właśnie przychodziło. Zresztą sam Barbour, który no później zaczął podawać błędne nauki, ale bardzo wiele rzeczy chronologicznych brat Russell wiedział od Barbora, tak? Przyjął. Nie wszystko brat Russell w chronologii sam dostrzegł. Wiele nauk od Barbora, który był adwentystą też. No później ich drogi się rozeszły, tak? Bo on tam uderzył boku w pewnym okresie czasu, bo Bartusem się nie zgadzał. Następna data, o czym będziemy mówić, to rok 1799, to jest te 1260 dni, czyli lat z księgi Daniela 539 roku. Bardzo ważna historyczna data, czyli rewolucja francuska, która się rozpoczęła w 1789, 1799. No i to pokazuje nam te 1260 dni. Pokazuje nam koniec okresu papieskiej władzy.
taki pierwszy koniec, ponieważ oni później odzyskali tą władzę przynajmniej dwa razy, ale taki pierwszy cios władzę świecką na tą obrzydliwość spustoszenia to jest rok 1799. A więc wybuchła rewolucja francuska. Pierw rewolucjoniści zrobili jakby rewoltę w swoim kraju, a później przez Napoleona to się rozlało na całą Europę. Mało tego, to również doszło to do Włoch, czyli do samej głowy bestii. I tam również Napoleon odebrał władzę papieżowi. Tu jest podkazana koronacja na cesarza Napoleona. Papież, niektórzy mówią, że papież go koronował, natomiast raczej fakt historyczny jest taki, że on sam się koronował. On tylko obserwował to. Nie chciał uznać tej dominacji papieża nad sobą, tak? Papież Pius VI był uwięziony przez Napoleona jako więzień rok wcześniej wzięty do niewoli w Rzymie przez generała Bartheliera. Zanim papież umarł, Napoleon zapewnił sobie władanie we Francji i zakazał wyboru następcy papieża. Papiestwo zostało złamane w tym czasie. Wydarzenie to było punktem krytycznym losów papiestwa w czasach nowożytnych. Historia papiestwa autorstwa Nicolasa Chetama uznaje rok 1799 za jeden z punktów zwrotnych w historii papiestwa. Kilka miesięcy później wybrany został nowy papież, jednak już nigdy więcej papiestwo nie sprawowało takiej władzy, takiej potężnej władzy w Europie jak wcześniej, a więc jego czasy i pół czasu dobiegły końca. Tak? A więc już nigdy aż taka władza, jaką mieli w średniowieczu, nie powróciła do papieństwa, do systemu papieskiego, od Napoleona. No i jeszcze powiem tutaj, zanim powiem o dacie 1829, że ten papież, którego uwięził Napoleon, wywiózł do Francji, on tam w niewoli zmarł i później wybrano nowego papieża, który no, tam negocjował z Napoleonem, ale pomimo, że ta rewolucja dokonała pewnych zmian, to jednak ludzie nie chcieli rezygnować z Kościoła, z wiary w Kościół i nalegali na Napoleona i na władze francuskie, aby tego papieża wybrać, że oni chcą papieża, że oni chcą Kościół i papież pod naciskiem różnych tam politycznych, takich już teraz nie będziemy o tym mówić, nacisków z zewnątrz, musiał się dogadać z papieżem, podpisał z nim konkordat i papież odzyskał w pewien sposób znowu władzę nie tylko religijną, ale świecką. Aż do 1870 roku, o czym będziemy mówili, czy zupełnie stracił władzę świecką. Religijną jeszcze nie. Więc następne dni Danielowe pokazują nam na 1829. Ile mamy czasu jeszcze, do której? 70 minut masz maksymalnie. Ile? 70 minut możesz mówić. Ale... A do której powiedzcie? Bo za 15, za 20. Aha. Dobrze. Musimy się streszczać trochę. Więc następne 1290 dni pokazuje datę od 539, 1820 rok, 29 rok. No i tutaj mamy powstanie ruchu Millera. A więc pan powołał swojego specjalnego sługę w okresie filadelfijskim, brat William Miller. 1782 do 1849 roku, jego życie. No i on, pan przez niego podał wiele nauk proroczych, z których również brat Russell korzystał. W trzecim tomie paruzyjnym bardzo wiele nauk z księgi Daniela, tych proroctw, brat Russell zaczerpnął właśnie od brata Millera, któremu pan dał wyrozumienie niezupełnie wszystkiego dobrze, ale wiele, na przykład o tym posągu, o tych zwierzętach, o tych imperiach, to brat Miller bardzo dobrze to wytłumaczył. Adwentyści po całych Stanach Zjednoczonych jeździli właśnie z takim plakatem chronologicznym, z tym posągiem, z tymi zwierzętami i oni głosili to po całych Stanach Zjednoczonych i w Europie, czyli gdzieś tam mieli zbory i wpływy i tak dalej. Więc bardzo było znane to wyjaśnienie tych proroctw w tamtym czasie. I to było przepowiedziane biblijnie Danielowi, że w tamtym czasie ta księga zacznie być rozumiana, tak?
do 1829 roku brat Miller w pełni rozwinął swój system proroczej chronologii i doktryny. Lecz pierwszy wykład na ten temat wygłosił w roku 1831. Bał się mówić o tych rzeczach. Czytałem o jego życiu taki artykuł. I on w ogóle nie chciał tego głosić, tylko bracia zaczęli naciskać, których on, jego przyjaciele, bliscy, zaczęli go naciskać, żeby on to zaczął mówić i zaczął pierwszy wykład w 1831 roku. Był przyjęty dobrze i zaczął coraz więcej wykładów mówić na ten temat i ci bracia, którzy tego słuchali, byli bardzo błogosławieni tymi naukami. Ale potem Miller w ogóle zerwał z Russellem, nie? Brat Miller w ogóle nie miał kontaktu z bratem Russellem. Barbour, adwentysta. Miller nie miał kontaktu. Brat Russell wiedział o tych naukach, ale oni nie mieli ze sobą żadnych tam kontaktów. To był specjalny, brat Miller był przed bratem Russellem specjalnym sługą w tamtym czasie, tak? Dopiero jak brat Miller umarł, to Pan powołał następnego szczególnego sługę brata Russella, przez którego powołał ruch paraluzyjny, to już troszkę później. Tak? Następna data, która też, przynajmniej ja o tym nie wiem, w proroctwach jakoś chronologicznie nie jest pokazana, ale historia ją pokazuje jako bardzo ważną datę, 1870 rok. Tak jak mówiliśmy o Napoleonie, że on uwięził papieża, że on dał taki potężny cios w papiestwo w tamtym czasie, ale później pod naciskami ludu i państw zewnętrznych musiał się dogadać z papieżem i podpisał konkordat, chyba dwa nawet, ten taki słynny konkordat z Fontainebleau, czy jakoś tak, nie znam francuskiego. Oddał w pewien sposób tutaj władzę papieżowi i te tereny tam i dalej papież znowu sobie rządził, tak? Chociaż trochę mniejsze już miał tą władzę, ale miał. Natomiast kiedy przyszedł rok 1870, bo Włochy były rozdarte ogólnie, to państwo rzymskie czy tam włoskie, no i król Wiktor Emanuel II postanowił, że to państwo scali w całość, tak? I że stworzy nowe królestwo Włoch. Pomagał mu w tym Giuseppe Garibaldi, który takim generałem był, takim przywódcą ludu, który potrafił pociągnąć lud do tego, aby odzyskać niepodległość. Nie tylko my straciliśmy niepodległość, Włosi również nie mieli swojej niepodległości jako w swoim państwie. Tak? Zawsze tam różne państwa nacierały i byli pod władzą różnych narodów, szczególnie Gotów, ale również Francuzów i Austriaków. Było to państwo rozdarte. Wiktor Emanuel II jest bohaterem Włoch. Byłem w Rzymie, miałem taki przywilej. Jest taki wielki monument postawiony na jego cześć. To jest największy bohater Włoch, który jakby scalił państwo i stworzył królestwo Włoch. No i on nie tylko, że jakby scalił to państwo, ale również wkroczył do Rzymu. Papież prosił o pomoc cesarza francuskiego, ale on już był za słaby wtedy, miał inne problemy i nie pomógł, wycofał sobie wojska. No i wojska Wiktora Emanuela II i Giuseppe Garibaldiego weszły do Watykanu, weszły do Rzymu, odebrały władzę świecką papieżowi i od tego czasu, aż do 1929, o którym będziemy mówić, papież nie miał władzy świeckiej. Był więźniem Watykanu, on się sam nazwał więźniem Watykanu. Mało tego, to w 1870 roku ten papież Pius IX na soborze, który zwołał, ogłosił się nieomylnym. Pomimo, że tracił władzę, już widział, że traci wszystko, to na tym soborze ogłosił się nieomylnym w sprawach wiary. Widzimy tutaj w tiarze potrójnej, która pokazuje władzę nie tylko nad ziemią, ale i nad niebem, i nad piekłem, bo podobno taką władzę papież posiada. Dzisiaj te wiary już tą wiarą się nie koronują, papieże. Sami zrezygnowali z tego. W Ameryce w muzeum. Być może, bo ten Paweł VI sprzedał na aukcji tą ostatnią koronę i inni już się nie koronowali.
No, następna data to jest 1335 dni Danielowych od 539 roku, 1874 rok. To jest znowu data bardziej ważna jako wydarzenie religijne dla ludu Bożego, dla Kościoła, jak dla świata. Świat bardzo często nawet nie zna tej daty. Więc 1335 dni Danielowych, okres parauzji, żniwa obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa, niewidzialnej obecności, żniwo wieku Ewangelii. Nie będziemy się tu rozwodzić nad tym, każdy na pewno wie, o co chodzi i myślę, że wszyscy się tutaj zgadzamy z tym, że ten 1874 rok to jest bardzo ważną datą, październik, gdzie nasz Pan od tego czasu jest obecny i rządzi już na ziemi jako król, usuwa te uzurpatorskie imperium szatana na tej ziemi. 1878. Trzy jakby takie ważne wydarzenia. Rok 1878. Pan objął urząd króla królów. Powrót łaski do Izraela. Więc mamy podzielone ten okres niełaski i łaski. Właśnie w 1878 roku się zmieniła sytuacja dla Izraela i zaczęła wracać łaska dla tego narodu oraz zupełność pogan. I czwarte jeszcze wydarzenie, odrzucenie Babilonu, systemu nominalnego kościoła, a więc został on wyrzucony z ust, o czym mówi objawienie, 3 rozdział, 16 werset. Nie będziemy dalej, bo nie zdążymy tego wszystkiego. Następna bardzo ważna data prorocza, 1914 rok. Jak pamiętamy, 2520 lat pokazuje tej władzy. 14 rok kończy się władza, uzurpacja władzy przez szatana, przez imperium szatańskie. I co się dzieje w 14 roku? Wybucha ucisk, tak? Potężny ucisk, wojna światowa, która no, jakby zmiotła stary porządek rzeczy w pewnym sensie na ziemi i zaczęły się tworzyć nowe państwa, nowe możliwości, kolonializm został, no, monarchia została, zaczęła być niszczona i tak dalej. Nie będziemy w szczegółach tego omawiać, więc wiele rzeczy 14 rok pokazuje tutaj historycznie. Niektórzy bracia, badacze nie uznają tego roku jako początek ucisku. No, oczywiście nie można nikomu wmusić tego, tej wiedzy, ale no, ja przynajmniej jak historię czytam, historycy mówią, że nie było większego wydarzenia na ziemi jak 14 rok. Ja mam taką książkę, Koniec świata, taki tytuł, 1914. Historyk, taką książkę napisał. On określił jako koniec świata, nie znając prorok biblijnych, więc no, nie ma tu wątpliwości co do tego, że 14 rok jest początkiem ucisku, tego wielkiego ucisku, o którym mówi Biblia, który ma przygotować świat na przyjście Królestwa Bożego na ziemi. O tym mówi Łukasz 21-24 i będzie Jeruzalem deptana od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Z początek wielkiego ucisku. Od 66 roku przed naszą erą, aż do 14. No i też tu się wiąże jakby ten 1914 rok. Kończy się żniwo, okres parauzji naszego Pana, obecności. Rozpoczyna się nowy okres 40-letni, czyli Epifania. Nazywamy objawienie naszego Pana. I to jest również rok 1914. Następna bardzo ważna data, którą ja osobiście kiedyś tak się nie zajmowałem, ale Brad Johnson o niej kilka razy wspomina w swoich tomach epifanicznych, to jest 11 luty 1929 rok. Dlaczego ona jest taka ważna? Dobra. A więc 11 lutego 1929 roku papiestwo odzyskało ponownie władzę świecką. Ponieważ, jak mówiliśmy, 1870 rok, ta władza została odebrana przez Wiktora Emanuela II, króla Włoch, który odebrał władzę i w ogóle terytoria, on się ogłosił papież więźniem Watykanu, aż do roku 1929, kiedy papież, jak on się nazywał? Nie wiem, czy tu mam napisane, ale to był Pius X, albo nie, 11 chyba. 11, tak, bo 12 był za Hitlera. Plus 11. Podpisał z Mussolinim, faszystą. Mussolini pierw był skrajnym lewicowcem, który zrobił przewrót we Włoszech i
jakby częściowo obalił rządy, ale król się zgodził na to. Widział, że idzie jakaś rewolucja, więc dogadał się z Mussolinim i dał mu rządzić, tak, jako premier. Więc dogadał się z królem. No ale z tego lewicowca stał się faszysta. Czyli skrajnie lewicowy człowiek, który się później również i dogadał z Hitlerem i z innymi, którzy byli w państw tak zwanej przymierzu osi. Ale to jest też data związana z objawieniem 17 rozdział 12 werset. I tam pisze tak, że a 10 rogów, które widziałeś, to 10 jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Na jedną godzinę. Więc 11 lutego 1929 rok to jest początek tej godziny. Ja co do tego nie mam żadnej wątpliwości, chociaż niektórzy tu różnie podchodzą, bracia. To, że Watykan, że papiestwo odzyskało w tym dniu swoją władzę świecką, to nie jest mit, tak? To jest fakt. Taki jest fakt. I od tego czasu, mało tego, też się powstał sojusz z Mussolinim, czyli z tym władcą świeckim, tym jednym z tych 10 rogów, który miał trwać godzinę jedną, tak? Symboliczną oczywiście, nie jedną godzinę taką naszą, tylko symboliczną. A więc traktaty laterańskie są tutaj jakby tą kluczową sprawą wobec objawienia 17 rozdział 12 werset. Te traktaty zostały podpisane właśnie 11 lutego 29 roku przez papieskiego sekretarza stanu. Papież nie podpisał tego. Papież dał dokument swojemu kardynałowi, więc nie chciał się niby tu pokazać z faszystą, tak? Na zdjęciach, bo wtedy już zdjęcia były, tylko wysłał swojego kardynała. Nie chciał się jakby tu zniżyć do Mussoliniego. No i ten sekretarz stanu, ten kardynał Pietro Gaspari spotkał się z Mussolinim, tutaj są oni na zdjęciu, i podpisali te traktaty laterańskie. No a tutaj widzimy w pełnej krasie Piusa XI i przywódcę Włoch w tamtym czasie faszysty Mussoliniego. Następna data, którą podaje brat Johnson, to jest rok 1949. Nie wszyscy może tutaj znają, nie wszyscy może badali ten temat, ja chciałem to zgłębić. Ja zgadzam się z bratem Johnsonem, że jest to jedna z bardzo ważnych dat, rok 1949, gdzie brat Johnson określał to jako początek pewnej fazy rewolucji. Wojna się skończyła, tak? No różnie to, niektórzy mówią 49, bo to w zależności gdzie. Wiatry się uciszyły, 49 rok zaczęło się ziemia trząść. Brat Johnson mówi, że to w fazie takiej się zaczęło planowania rewolucji, nie, że to jeszcze nie był wybuch, że to nie była walka Armagedonu, ale pewna faza rewolucji, że to była. Jaki dowód daje brat Johnson? Więc w dniu 11 lutego 1949 pan de Gasperi, premier Włoch, został wezwany przez papieża, który zażądał, by stanął w orężnej obronie papiestwa przeciwko rewolucji, jaką komuniści grozili, że wywołają we Włoszech. Bardzo mocna partia komunistyczna była we Włoszech w tamtych czasach i bardzo mocne poparcie miała wśród ludu. To zdarzenie, wierzymy, było wypełnieniem się zakończenia podwajania się dwójnasobów. Chodzi tutaj o upadek Babilonu, może sobie wytłumaczymy później to. A rozpoczęcia planów poczynionych do wybuchu Armagedonu, co zdarzyło się akurat 20 lat co do dnia po rozpoczęciu się pierwszej części dwójnasobów w lutym 1929 roku. A więc w lutym 1949 roku papieski kardynał został zasądzony przez komunistów węgierskich i natychmiast kler protestancki, obraz bestii, zaczął być skazywany na więzienie. Dodatkowo w lutym i marcu komunistyczni wodzowie we wielu krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych oznajmili, iż w razie wojny z Rosją będą popierały Sowiety. A zatem plany do Armagedonu zostały niewątpliwie poczynione.
Thurgood Johnson napisał w teraźniejszej prawdzie w Stanach Zjednoczonych w roku 1949. To jest Pius XII, który w tamtym czasie władał w Watykanie i on właśnie tego premiera de Gasperi wezwał. Bał się po prostu, że rewolucjoniści wejdą do Watykanu i obalą papieża. I prosił o pomoc wojskową, policyjną oczywiście, żeby chronił Watykan przed tymi rewolucjonistami. 22 października 1950 rok. Tutaj nie będziemy się za długo rozwodzić. Również bardziej religijne wśród braci, którzy znają prawdę epifaniczną, znane wydarzenie. Więc naszym zdaniem tak, zmarł ostatni członek Kościoła. Kościół został uwielbiony w 1950 roku w październiku. Więc ostatni członek Kościoła, ostatni anioł, czyli specjalny sługa na okres Epifanii, brat Johnson nie żyje, Kościół uwielbiony. Nie będziemy dalej się tutaj rozwodzić na tym. 1914-1954, okres Epifanii 40-letni, tak? Tutaj byśmy mogli to określić. A więc okres Epifanii w 40-letnim znaczeniu jako drugiej części Laodycei, następującej po parauzji. 1 Tymoteusza 6,14 mówi, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj jest użyte słowo epifanera. Też nie będziemy tutaj o tym mówić, myślę, że wszyscy wiemy o co chodzi. 3 etapy obalania Babilonu. Objawienie, 18 rozdział, 10 werset, 17 werset i 19 werset. Będziemy musieli kończyć. Więc 3 godziny jest w objawieniu, 18 rozdział powiedziano o 3 godzinach upadku Babilonu. Pierwsza godzina to jest sąd Babilonu, druga godzina to jest pustoszenie Babilonu, a trzecia godzina to jest niszczenie Babilonu. Ja już tutaj mówiłem o tej godzinie z objawienia i ja tak przebadałem i stwierdziłem, nie wszyscy się z tym zgadzają, ponieważ była dyskusja niedawno na ten temat, na Piękno Prawdy. Natomiast ja uważam, że każda godzina symboliczna, która jest opisana w objawieniu, oznacza 41 lat i 8 miesięcy. To podał brat Johnson i to jest jedna godzina z tysiąclecia. I jak sprawdziłem, to nawet te tutaj odnośnie tych trzech upadków Babilonu, ma to sens. Nawet z tego, co pisał Brad Johnson. Dlaczego? Dlatego, że sąd Babilonu rozpoczął się w 1874 roku i kiedy dodamy 41 lat i 8 miesięcy, wychodzi nam 18 kwietnia 1916 rok. Kiedy pustoszenie uznamy początek 1878, za chwilę sobie powiemy coś o tym, to kiedy dodamy tą jedną godzinę, wychodzi koniec 1919 roku. I teraz niszczenie Babilonu rozpoczęło się 25 września 1881 roku. Pierwszy początek jakby tej godziny się skończył 16 maja 1923 roku, o czym pisze brat Johnson. Natomiast jeszcze ten zupełny upadek nie nastąpił. Natomiast o tych dwójnasobach tutaj mówiliśmy, bo objawienie pisze, że dwukrotnie odbierze ten Babilon za to, co zrobił. Kiedy jeszcze dodamy do 16 maja 1923 rok, to wychodzi nam październik 1970 rok. O czym pisał brat Johnson również. Sąd Babilonu oraz godzina rzęcia, początek październik 1874 do kwietnia 1916. To można sobie sprawdzić w tomie epifanicznym 5, strona 423. Brad Johnson podaje dowody tutaj na to, dlaczego się rozpoczęła ta godzina sądu, dlaczego się skończyła w tym okresie i tak dalej. Więc nie będę, możecie sobie brat Johnson napisać, epifaniczny tom 5, strona 423. Pustoszenie również jest opisane w tym tomie epifanicznym 5. No, nie starczy czasu, nie możemy tego omówić po prostu, więc prosiłbym, abyście sobie to sprawdzili. I niszczenie również z tym, że brat Johnson opisuje to, że ta godzina pierwsza zakończyła się 16 maja 1923 roku. Dlaczego? Dlatego, że brat Johnson opublikował w tym czasie takie pismo, list janowy tak zwany, w którym opisuje wszystkie grzechy, szczególnie Ameryki autokratycznej, ale również i Europy, pokazanej przez Ahaba, czyli jako tej
tej Europy takiej współpracującej z Jorama, Europy współpracującej z Watykanem. I w tym liście było to objawione, podobno w dużych egzemplarzach było to po prostu rozpowszechniane w tamtym czasie. Dlatego brat Johnson uznaje, że jego jako tego ostatniego anioła Bóg powołał do tego, aby ogłosił tą następną godzinę niszczenia Babilonu. I rok 1970, o którym tutaj również mówiłem, kiedy dodamy do 1929 roku, 11 lutego, to wychodzi nam, dodamy 41 lat i 8 miesięcy, wychodzi październik 1970 rok. Też była dyskusja na ten temat i bracia tutaj różne zdania mają. Nie musicie przyjmować mojego zdania na ten temat, natomiast ja uważam, że ta data się wypełniła odnośnie niszczenia świeckiej władzy w Europie. Rok 1970, jak możecie sobie sprawdzić historię, teraz dzisiaj nie będziemy tego omawiać. Historycy są zgodni co do tego, że była to rewolucja o zasięgu światowym, która zmieniła szczególnie Europę z chrześcijaństwa demokratycznej na socjaldemokratyczną. Więc ja uznaję osobiście, mój taki jest pogląd, że jesteśmy w czasach po rewolucji, żyjemy. Nie musicie tego przyjmować. Możecie to sobie sami badać i się nad tym zastanawiać. Natomiast nie widzę innej możliwości, innej długości godziny właśnie z objawienia 17:12. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy podzielili nie na 24 tysiące lat, ale na 12, to wychodzi nam rok 2013, który również się zakończył i tutaj nie mamy żadnych wydarzeń rewolucyjnych w tym okresie. Tak? W latach 70. były bardzo znaczące zmiany w Europie i w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie w zasadzie. No, trzeba po prostu patrzeć na historię. Ja to sprawdzałem i faktycznie były to przemiany, które zaważyły, usunęły jakby stary świat, a powstał nowy, taki socjaldemokratyczny, liberalno-socjalistyczny, jakby tutaj można nazwać, o którym pisał brat Johnson, że ci synowie Jehu, czterech synów, potomków Jehu, pokazywało cztery socjalistyczne rządy na ziemi. Takie jest moje zdanie, ja tutaj was dłużej nie będę zanudzał. Jeśli będziecie chcieli znać więcej szczegółów, to mnie kiedyś zaprosicie, jeśli nie, to nie zaprosicie po prostu. Ja podałem tutaj ogólnie myśli biblijne i z literatury paruzyjno-epifanicznej. Ten ostatni akurat pogląd brat Johnson podawał, ale brat Johnson odrzucił 1970 rok. A wiecie dlaczego? Bo powiedział, to jest niemożliwe, żeby tak długo trwało do wybuchu rewolucji. On już widział tę rewolucję w 1954 roku. I mówi, 1970 niemożliwe, to jest za długi okres czasu do rewolucji. Ja już tu widzę, Jehu wyjechał na spotkanie Jorama, Ahazjasza, te wszystkie wydarzenia on opisywał i mówi, to jest niemożliwe taki długi okres czasu. Natomiast ja uznaję, że brat Johnson się nie pomylił w tej dacie, to jest moje zdanie, moje przekonanie i że ta rewolucja się odbyła. Szczegóły, moglibyśmy tutaj mówić dosyć długo o szczegółach, jak przebiegała rewolucja w kościele, jak przebiegała rewolucja na świecie i tak dalej, i tak dalej. Tego nie będę poruszał, ja tylko dałem taki tutaj jakby do dyskusji. Nie musicie tego przyjmować, to jest mój pogląd. I tyle. Dziękuję wam za uwagę, za te rozważania tutaj. Nie zdążyliśmy omówić jeszcze kilku kwestii, to tylko może pokażę jeszcze, co tutaj ważnego jest. Właśnie temat o walka w Armagedonu, rewolucja. Później omówienie objawienia 17 rozdziału. Omówienie 10 rogów bestii z 17 rozdziału, trochę omówienie właśnie drugiej królewskiej, no i o tej rewolucji trochę byśmy sobie mogli sobie opowiedzieć, o anarchii, jakie mogą być nasze wyobrażenia anarchii. No i to jest też ważny temat, cztery etapy wiązania szatana, który brat Johnson podał w epifanicznym tomie 4, strona 121. Ja uważam i tak rozumiem, że jesteśmy w trzecim etapie wiązania szatana. Pozostał czwarty, który jest anarchią i uciskiem Jakuba. Tak to rozumiem ja. Więc ten trzeci jest w końcowym jakby tutaj etapie. Wchodzimy, jest zachodzenie z tego socjalistycznego na anarchistyczny. Tyle chciałem wam przekazać. Dziękuję za uwagę. Życzę powodzenia z Bożych z tych rozmyślań. Dziękuję bardzo.
dziękujemy Bratu Romanowi za pierwszy wykład. Pieśnią 238 zakończymy.